No siemanko, szutowanko, z tej strony Tomi Juniorski. Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj w gierkę, w której to możemy nawet być w realistycznym Minecrafcie. To Teardown. Moi drodzy, jeszcze szybko, zanim zaczniemy odcinek, chciałbym wyjaśnić dramę, która się zaczyna pojawiać u mnie na kanale pod filmami z Teardown. Zarzucacie mi, że kopiuję od Screamiego. Po pierwsze, nie oglądam YouTube'a polskiego, po drugie nie oglądam praktycznie w ogóle też YouTube'a i po trzecie nie wiem, kto to jest Screamy. Ja po prostu ściągnąłem Teardown, bardzo mi się gierka spodobała, zauważyłem, że są mody do tej gierki i stwierdziłem, że wrzucę odcinek, zauważyłem, że wam się ta seria podoba, więc po prostu to kontynuuję. Jest taka strona jak Teardown Mods, no i wchodzisz tutaj i widzisz What's new? Most popular this week? Exclusive creations i tak dalej. Ja po prostu ściągam to, co jest obecnie na topie, co inne ludzie ściągają. Zobaczcie, na przykład zarzucaliście mi ostatnio, że mam te same bronie co Screamy. No ale jeżeli jest jakiś pack, Functional Weapon Pack, 28 różnych broni i ściągnęło to 4270 osób, w tym jestem też ja i Screamy, no to chyba logiczne, że będziemy mieli te same bronie. A oprócz tego, moi drodzy, moje odcinki są też zawsze przeważnie nagrywane tydzień wstecz. Ja wam pokażę teraz moją listę. Spójrzcie, Juniorski 2.0, tutaj macie listę Excel, to jest prosta tabelka w Excelu, gdzie ja sobie planuję, jakie gierki mam nagrywać i czy one już zostały nagrane i tak dalej. Spójrzcie, no mamy dzisiaj 7, teoretycznie powinien dzisiaj nagrywać na 14 My Scary Teacher 2 pierwszy odcinek i to samo robię też na Juniorskim. Widzicie, ja mam zawsze nagrane i wrzucone już nawet na YouTube filmy na tydzień w przód. Dlatego też, Screamy, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i proszę was, nie róbcie takiej dramy, ponieważ no, ja nagrywam gierka, która się wam też podoba u mnie na kanale. No i mam nadzieję, że sobie wyjaśniliśmy. No a teraz powracamy do filmu. Moi drodzy, jak sami widzicie, ściągnąłem sobie mapkę Minecraft Village. Nie wiem, dlaczego nie umiem tutaj wskoczyć. Oj, dobra, wskoczyłem sobie na spokojnie. Tutaj w ogóle mamy... Co to było? Co tu się... A, ja wiem, co tu się już dzieje, bo ja sobie tutaj zainstalowałem jeszcze Chaos Mod. Czyli, wiecie, co to jest Chaos Mod? Że tam co 10 sekund załącza się jakiś losowy event i niechcący miałem teraz świecące oczy laserami i niechcący podpaliłem sobie ten budynek, który za chwileczkę się cały spali. Teraz się w ogóle załączyło You spin me right around. Nie wiem w ogóle, co to oznacza, ale no dobra. Wejdźmy sobie może do tego pomieszczenia i posprawdzajmy, jak to tutaj wszystko fajnie, pięknie wygląda. Nie umiem tutaj sobie wskoczyć, nie wiem też dlaczego, ale ten cały budynek fire go brrr. O nie, no ja... Wiecie co? Ja powinienem chyba sobie odinstalować Laser Vision. Znowu to samo, patrzcie, co się dzieje. Laser Vision. Jakie te mody są po prostu masakra, nie? Dobra, czekajcie, bo ja sobie tutaj w ogóle chciałem sprawdzić, co my tutaj tak naprawdę możemy robić. Bo tutaj chyba są nawet bardzo podobne odgłosy co do Minecrafta. Nie wiem, czy on tutaj... Znowu to samo. Znowu to samo. Słyszycie to? Oh my god. To jest masakra, nie? Bo to mnie strollowało. Czajcie w ogóle... Czajcie w ogóle w taki sposób kopać... Co teraz się stało? Low health. Czajcie w ogóle w taki sposób kopać po diamenty w Minecrafcie? To by była po prostu masakra. No ale najgorsze jest to, że już tutaj mamy bedrock, którego chyba nie rozwalimy, chyba że... Laser cutter? Laser cutterem też nie przejdziemy, a moim, czekajcie, Hadokenem? Hadoken przeleciał? Ale to by było na tyle. A powiedzcie mi mój sprayken. Czy mój sprayken rozwali bedrocka? Nie, bedrock jest po prostu niezniszczalny. Dobra, czekajcie, bo w ogóle sobie możemy tutaj posprawdzać, co tutaj, gdzie co jest. Bo ja wiem, że twórca tej gierki gdzieś ukrył jakiś diament. Tylko dokładnie jeszcze nie wiem gdzie. O nie, no znowu mam Fire Vision. Znowu mam Fire Vision i wszystko się zaczyna jarać znowu po raz kolejny, no. Przecież my za chwileczkę tutaj całą wioskę spalimy. Ja nie chciałem tak... Ja nie chciałem, żeby to tak było, no. W ogóle teraz mam jakiś Runaway Vehicle. Launch up! Dziękuję, że mnie wysadziłeś w kosmos teraz. Bo właśnie chciałem tutaj podskoczyć i miałem teraz takiego losowego eventa, że mnie po prostu podrzuciło do góry. No muszę wam powiedzieć, o! Czy tam będzie diament? Czekajcie, ja to muszę szybko sprawdzić. Boosta w ogóle jakiegoś teraz dostałem. Tu się znowu wszystko jara, nie? Tu się już... Ja nie wytrzymam, ja nie wytrzymam. Dobra, co my tutaj... Czy my tutaj się możemy budować? A ja tutaj sobie mogę zeskoczyć. Aha, ja myślałem, że to nie jest ma... Tu jest diament chyba, nie? No, bo mam laser vision. I to w ogóle trwa przez całe 10 sekund, co nie?
Czy to są diamenty? Czy to są moje diaksy, które tutaj będziemy potrzebowali? Czy mogę... Nie możemy tego otworzyć, co nie? Nie możemy tego otworzyć, ale muszę wam powiedzieć, że twórca tej gierki bardzo fajnie te mody tutaj zrobił. Stworzył. Że to naprawdę jest taki realistyczny Minecraft, co nie? W ogóle, co wam chciałem jeszcze na tej mapce pokazać, to jest to, że mam balony, co nie? Jak ja sobie tutaj balony poustawiam, to to powinno teoretycznie dźwignąć do góry, ale... Znowu mam Fire Vision, ale musimy to wszystko oddzielić od siebie i wtedy, jak ustawimy dużo tych baloniksów, to to powinno odlecieć w kosmos, ale niestety nie chcę odlecieć to w kosmos. Nie wiem dlaczego, czekajcie, może, bo to się musi całkowicie tak oddzielić, tak jak tu na przykład, co nie? No i teraz ustawiamy balony i to nie chce lecieć do góry, to tak jakby nie działa. Nie wiem dlaczego to nie działa, no ale nie działa. Czekajcie, czy moim Hadokenem możemy... Light Katana? A, bo to są niby Star Warsy, tylko ja mam tutaj inny... Wiecie co tutaj mam? Ja tutaj mam inny... Digi Digi Hole. Ja tutaj mam inne skiny teraz poinstalowane, bo w tej gierce jest po prostu coś takiego głupiego, że jak masz pierwszego skina takiego, to później kolejne będą te same. Fire go brrr. Znowu launcha dostałem. Bo w ogóle tutaj chyba się też Strange zwiększa, tak mi się wydaje, że tutaj tak jakby co event, to to będzie coraz to mocniejsze. You spin me right around. Nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi. Dobra, co wam teraz chciałem też pokazać? Magic Bag, czy to działa? Nie, to nie działa. Hadoukenę możemy sobie używać, to już sobie używaliśmy podczas ostatniej gierki z fryzjerami, z tego co pamiętam. Później mam jeszcze... Znowu ktoś mi tu puka, no. Znowu ktoś mi tu puka. Dobra, możemy też Black Hole rzucać. To wiadomo też już, że tutaj wszystko wsysa wokół, co jest. O, aha, jak ja teraz tutaj stoję, to ja po prostu jestem tak ciężki, że ja dziurę tu zrobiłem. Oh my god, i wleciałem tutaj niechcący. Dobra, jakim cudem ja... A, bo ja mam teraz skorpiona też załączonego. Jakie te skorpiony są mega. Może tutaj, patrzcie. Okej. Okay. Jaka ta gra jest dziwna, co nie? Look where you're looking. Co? Nie wiem, co mam patrzeć, gdzie, co robić, ale ja wiem, że tutaj cię wszystko jara. Znowu mam Fire Vision. Znowu tutaj wszystko podpalamy. Całe drewno zostało podpalone znowu przeze mnie. I tu się wszystko po prostu jara. Dobra, w ogóle też mamy Exploding Star. Czyli możemy rzucać sobie takimi, widzicie? Takimi gwiazdkami, takimi shuriken. No dobrze mówię, shurikeny, prawda? To są takie wybuchowe shurikeny. Bo ogólnie to wam chciałem tutaj wszystkie bronie przedstawić, które ściągnąłem właśnie ze strony. Dobra, Dragon Slayer? Znowu ktoś tu puka, no. Ten Dragon Slayer jest mega, bo on potrafi nawet tutaj rozwalić, widzicie? On potrafi nawet tutaj rozwalić kamień i to jest po prostu mega. No ale co z tymi balonami? Ja nie wiem w ogóle o co chodzi z tymi balonami. Ja nie wiem dlaczego te balony nie działają. O! Działa! Działa! Poleciało! Tylko to musi być tak mega odłączone od siebie. Bo czasami zrobię... O, widzicie? To ciągnie to na górę i poleciało! Oh my god, to w kosmos poleciało! Wiecie co bym chciał zrobić? Polecieć razem z tym, tylko ja bym Znowu ktoś tu puka. Ja bym musiał w ogóle tak jakoś fajnie stanąć na tym. I teraz baloniksy, co nie? Dawaj mi te balon... Mogę ustawić? Czy ja... No poleciało beze mnie! Ja muszę mieć taki większy płatek, dzięki któremu będziemy mogli też sobie po prostu do góry gdzieś polecieć, co nie? Dobra, sprayken. Oczywiście sprayken już mój znacie. Mój sprayken jest jednym z lepszych rzeczy w tej gierce. Zobaczcie, jak tutaj sobie odcięliśmy całe... wszystkie liście, co nie? Dobra, później mamy... A, i to też wybucha chyba, nie? Oh my god! Nie mogę więcej? Albo muszę przeładować, dobra. Szybko przeładuj! Ja bym chciał rzucić tego miliony. Ja muszę sobie w ogóle ściągnąć jakiegoś autoklikera. Tak to by było po prostu najlepiej, co no. To jest mega. Dobra, później mamy Dual Berettas. To po prostu strzelamy sobie z dwóch broni naraz. Zobaczcie, że mam innego skina, to mam tylko i wyłącznie jedną broń. Później mamy Desert Eagle. Ten jest też dosyć mega. Pistolecik. Później mamy P90. Okej, okay, ten też jest spoko. Później mamy Akacza. Akacz jak zwykle strzela tak, nie? Jak w CS-ie, co nie? Musimy do tego kucnąć. No wtedy mamy troszeczkę lepsze pole do popisu. Zobaczcie, że tu już się cała wioska jara, nie? Ja już tu mówiłem 15 minut temu, nie? Dobra, nowa. Okej. Okay.
Później mamy Holy Grenade, jest dosyć spoko, bo to są, wiecie co to jest? To są te z Wormsów. O-o. O-o. Zaczęło się. Wiecie co to jest Holy Grenade? To jest broń z Wormsów. Słyszeliście to? Aleluja. Ja nie wytrzymałem, żeby tutaj całą gierkę zacina. Jak tu wszystko wszędzie lata, ja chciałem dalej przetestować moje bronie, no. Ale ja tego troszeczkę... Ja bym chciał widzieć, jak tutaj... Jak tu wygląda. Ale ja mam 3 FPS-y. Moi drodzy, musimy sobie tą gierkę zrestartować, ponieważ tu już się tak wszystko długo zacina. Tu się będzie jeszcze z 15 minut zacinało, dlatego też stwierdziłem, że zaczniemy sobie po prostu od nowa. A szkoda, bo już mieliśmy Strange chyba na 123, no ale mówi się trudno. Dobra, powróćmy sobie... Powróćmy sobie w ogóle do naszych broni, co nie? Co myśmy ostatnio mieli? Nie Spraykena, chociażby mi się tutaj przydał, bo muszę sobie tutaj fajnie wskoczyć, dobra. Wiecie co myśmy mieli? Ostatnio mieliśmy te Holy Grenade, co nie? Później mamy AWP. A ja mogę tak też patrzeć, okej? Okay. Wow, to jest mega. To jest mega, ale według mnie z AWP, AWP szybciej, ja... To nie jest aż tak... To nie jest aż tak daleko, żeby ten pocisk leciał tak wolno, wiecie o co chodzi. AWP działa od razu, on leci na maksa. A ja tutaj widzę, jak ta broń leci, znaczy ten strzał leci. To nie jest prawdziwe AWP, ale dobra, lecimy. RPG. Szkoda, że mogę tylko raz strzelić, no. Bardzo fajny jest ten RPG. Ale... Ale on strzela tylko i wyłącznie raz. Ja nie chcę, żeby tak było, żeby on tylko raz strzelał. Ale nic mi się nie stało, muszę wam powiedzieć. I znowu się tutaj wszystko zacina. Tu jest w tej gierce tyle detali tego wszystkiego, że to jest po prostu niemożliwe. Dobra, czy mogę stąd wyjść? Jakim cudem ja stąd nie potrafię wyjść, skoro rozwaliłem tą szybę? Oh my god. Znowu się wszystko zacina. RPG bardzo mi się podoba. Mamy później tutaj jeszcze Magnuma. Magnum też jest niczego sobie, okej. Okay. Później mamy jeszcze SG-553. Nie wiem, co to jest za broń, szczerze powiedziawszy. Później mamy Skara, Skar. Skar jest chyba dosyć spoko bronią, bo jest bardzo celną. Później mamy M249. Też nie wiem, co to jest za broń. Później mamy jeszcze M4A1, też jest dobrą bronią. Tylko chyba tak samo celną jak i Akacz. Później możemy sobie tutaj oczywiście wszystko ugasić. Blowtorch. Możemy też tu wszystko spalić. Oh my god. Oh wow, ja nie wiedziałem, że my mamy taką broń też. Że możemy tutaj wszystko, całe drewno zacząć jarać. Jak tu się zacznie wszystko jarać, to jest to po prostu niemożliwe. Znowu będzie mi się wszystko zacinać, co no. A czy mogę to tutaj wszystko spalić? Zróbmy może takie ognisko ciekawe. W ogóle już mam Fire Vision Strange na 61. Także musimy pomalutku tutaj uważać. Dobra, zrobiliśmy sobie małe ognisko. Ja w ogóle tutaj już wszystko słyszę. Jak tu się wszystko też rozwala, co nie? Szkoda, że tutaj w ogóle też żadnych creeperów nie ma, ani nic w tym stylu. Ale no dobra, mam jeszcze shotguna. No shotgun jest standardowy. Później mamy planki. Okej, okay, ale te planki są jakieś dziwne. Nie, planki są spoko. Planki są akurat spoko. Planki są okej, okay, dobra. Później mamy pipe bomb. No to się po prostu przykleja chyba i za chwileczkę wybuchnie, dokładnie. I mamy jeszcze gun. I mam jeszcze bombę, ale ta bomba nie działa. W ogóle miałem tutaj jeszcze coś takiego jak airstrike. I miałem coś takiego jeszcze jak tu jest airstrike, zobaczcie, mamy airstrike, moi drodzy. Jak to się używa? O dobra, muszę... Dobra, i lecimy. Na C zmieniamy sobie teraz... Oh my god. Dobra, 105 jakaś. Jakieś takie mega bomby lecą teraz. Oh my god. Ready. Go! Patrzcie to. Ja nie wytrzymam. Jak my możemy sobie tutaj po prostu wszystko porozwalać, co nie? Bang, 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 bang. I mam jeszcze napalm. Wiecie, co to jest napalm? Że oni rzucają po prostu ogniem i tutaj znowu się będzie wszystko... Trafiłem się chyba! Chyba się trafiłem. Patrzcie, rzucamy teraz napalm. Okej? Okay? I ten napalm jeszcze spada. I tutaj znowu...
znowu będzie się wszystko jarać. Light Katana, Laser Cutter, Gravity Gun, Minigun, Guided Missile. To jest dosyć spoko, to jest fajne. Bo to możemy sobie wystrzelić i po prostu tym latamy, co nie? Jak wy... Ostatnio pisaliście, że to chyba jak w Fortnite, co nie? Także szkoda, że siebie nie widzę, bo bym mógł siebie ewentualnie też... Ja chyba gdzieś tu stoję. Widzicie? Trafiłem siebie, ale siebie tak jakby na tej mapce, na tej gierce nie widzimy. Wystrzelę do góry. Cofiemy. Ja tutaj powinienem stać, ale mnie tutaj po prostu nie ma. Ja się mogę ewentualnie zabić. Ale mnie po prostu w tej gierce nie ma. Nie wiem dlaczego tak jest. No ale mówi się trudno. Dobrze, moi drodzy, niestety żadnych diaksów nie znaleźliśmy, ale muszę wam powiedzieć, że niezły rozpierdziel zrobiliśmy na tej gierce. Najbardziej mi się podobała ta 105 chyba. To jest akurat spoko, bo to robi po prostu takie wielkie szkody, że to jest po prostu niemożliwe. Dobra, diaksów się niestety ogarnąć nie dało. A w ogóle chciałem też tutaj polecieć. Czy da radę w końcu na tym polecieć? Czekajcie, może się w końcu uda. Ponieważ, o, na przykład to tutaj, nie? To już tu jest odosobnione, więc powinienem teoretycznie, jak sobie ustawię balony, to... Lecę! Dobra, O nie, zrzuciło mnie to! Ale może na ten kawałek też nie jest idealny, bo jeżeli ja bym musiał w ogóle te balony jakoś fajnie ustawić. Na przykład jeden tu, drugi później tu, żeby to leciało tak fajnie. Znowu low health, dobra. Trzeci tu, czwarty tu. No i teoretycznie powinniśmy wylecieć w kosmos za chwileczkę. Ustawię bardzo dużo... No nie, no znowu to poleciało beze mnie, no. A bo to się też tak spinuje i kręci jak... Gówno w przeręblu, za przeproszeniem. Dobra, wejdźmy może na ten. To się tutaj jara, ale to powinno być też okej. Okay. Dobra, dawaj. Lecimy! Lecę! O, dobra! Wysadziło mnie to w kosmos, a to jeszcze dalej poleciało. Patrzcie, możemy w ogóle też teraz A-Strike'a użyć. Znowu ktoś tu puka, myślałem, że ktoś do mnie puka do pokoiku, no. Strzelamy A-Strike'em, mimo że ja jestem w powietrzu, to i tak strzelamy A-Strike'em. A czy możemy tutaj... Dawaj Mjolnera. Oh my god. Ten młot Thora jest najlepszy, co nie? Czy ja tam widziałem... Tam jest TNT! Tu jest, okej? Okay. Czy to po prostu wybuchnie? Tak. To wybucha jak w Minecrafcie. Dobrze, moi drodzy, był to Teardown. Minecraft mod, protestowaliśmy sobie wszystkie bronie, tak jak ostatnio chcieliście. No i niechcący zainstalowałem tutaj też Chaos mod, a go nie chciałem bardzo instalować, bo chciałem wam pokazać na innym odcinku. Ale no dobrze, moi drodzy, był to Teardown. Tutaj macie listę wspierających, dziękuję, jesteście po prostu mega, pozdrawiam. Macie też komentarze, nie, jeżeli chcesz zostać komentarzem, nie, napisz jakiś fajny komentarz, na przykład Juniorek Teardownolek. I zostaw koniecznie łapy w górę, 1500, lecimy więcej z Teardown. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podoba, jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Na razie, dzięki, cześć!